Hej, hej, witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym unboxingu. Dzisiaj znowu mam dla Was, jak widzicie, Yume Twin. Będzie to temat piknik. Ja znam zawartość chyba dwóch albo trzech rzeczy. Znaczy się już nie pamiętam, jak wyglądałem, ponieważ dzisiaj mamy 1 czerwca, a pudełko przyszło do mnie w piątek. No zwykle to pudełko przychodzi tak w okresie 18, 25, 26 w miesiącu, ale tym razem trochę coś się opóźniło, a w piątek no nie mogłam nagrać, weekend nie miałam czasu, wiadomo jak to w weekendy bywa. No i dzisiaj dobieramy się do tego pudełka. Myślę, że w tym tygodniu, najpóźniej w następnym, możecie się spodziewać unboxingu znowu z Fanboxa. Zamówiłam troszeczkę nietypowe dwie serie, więc troszeczkę czekam, ale warto, wiem, że warto. Dobra. Bez zbędnego pitu, zabieramy się do otwierania. Na dole oczywiście na kanale będziecie mieli link oczywiście do Yume Twin. Możecie tam kupić obecne najnowsze pudełko, bo niestety Yume Twin już jest majowy, niedostępny, przykro mi. Ale myślę, że nie będziecie ubolewać, bo jest to temat piknik z Ghibli. Ghibli. Zobaczcie, ja bardzo nie umiem wymawiać niektórych nazw. Ale sami zobaczcie. Studio Ghibli, Ghibli. Proszę, żeby mi tutaj wybaczyć to. Dobrze. Tutaj podziękowanie, jak to zwykle. Kto wygra, co można wygrać. Ja mam, że nigdy nie wygrałam, mam 12-miesięczną subskrypcję. Można wygrać albo robić zdjęcia. Kiedyś robiłam zdjęcia, ale teraz zmienili typ i trzeba robić zdjęcie z sobą. To mi się trochę nie chce, szczerze mówiąc. I poprzez subskrypcję. Każdy subskrybent dostaje szansę. Jeszcze nie dostałam, bo czasami są piękne rzeczy. Dobra, ja już widzę, co tutaj jest. I tak jak mówiłam, wiedziałam o dwóch rzeczach, które mi się przydadzą i nie przydadzą. Czemu? A to za chwilę dojdziemy do tego. Zobaczę, co mamy pierwsze. Pierwszą mamy taką siateczkę. Bo to jest Totoro, jeśli dobrze pamiętam. Taką siateczkę mamy. Czy ja będę otwierać? Wiecie co? Zaraz przeczytam w ogóle, co to jest. Totoro Flora Cloth Wrap. Aha, mamy te takie... jakby to nazwać? No brako tutaj jest opisane, no wiadomo, po angielsku. Możemy na 3 sposoby tego użyć. Po prostu jako... pustkę, taką szmatkę położyć gdzieś, czy na przykład na stole, czy na kolana, jak idziecie na lunch, chcecie zjeść. I na 2 sposoby, żeby zapiąć w tym jakieś jedzenie albo butle. Wiesz co, ja to otworzę, bo jestem ciekawa. Nie ma innych wzorów, ja mam jedyny wzór. Otworzę. Teraz zobaczymy. To mogę potem schować ładnie. A, śmieci. Aha. A nie. Dobra, źle przeczytałam. Możemy dostać jedną z 3, czyli jednak jest wybór. Na butle, na jakieś rzeczy, możemy to postawić na biurku, albo po prostu lunchy schować, albo po prostu taką szmatkę, coś w tym stylu, to nie jest oczywiście szmatka. Czyli lunchbox, to dobra, którą ja mam. Teraz pytanie takie. Patrząc na to, na pewno no nie mam tej do położenia. Wydaje mi się, że mam albo zwykłą, albo na butle. Ale wydaje mi się, że chyba tak ja mam, bo z jednej strony jest tutaj na butle. Kochani, czy mi się to przyda? Powiem tak, ładne to jest, ale to mi się w ogóle nie przyda. Czemu? Zwykła butelka jest o wiele większa, więc bym wystawała gdzieś tyle mniej więcej. I poza tym nie noszę butelki od tak w takim czymś, żeby przenieść, bo po co mi to? O, na rękę i nieść butelkę. Powiem Wam, że gdybym trafiła jeden z tamtych dwóch, to by mi się przydało, ale to totalnie mi się nie przyda. Albo komuś odam, albo na giveaway, który planuję kiedyś zrobić. Nie pytajcie mi kiedy, bo nie mam bladego pojęcia. Dobra, już widzę dwie duże rzeczy, więc już bez zbędnego pitu wyciągnę je obie. Oczywiście to są dwie zupełnie różne rzeczy. Są to lunchboxy, można by powiedzieć, chociaż tutaj nazywa się to microwave container, czyli do mikrofalówki. Ja mam z kotkiem, Kiki nazywa się, delivery service.
To jest ten duży. To jest ten mały. Ja wam powiem, że to się kojarzy z miniaturką, a to z małym. Powiem wam tak. Co się tworzyło? Czy coś mi to daje? Wybaczcie, dla mnie to jest technologia, której nie znam. Instrukcja obsługi? Nie. Wiecie co? Ja mikrofalówki nie mam. Nigdy nie namówiłam rodziców. Może kiedyś jak zamieszkam sama będę miała, bo jednak mikrofalówka fajna rzecz. Możemy tego na pewno użyć też jako lunchbox, bo tutaj mam pokazane, czy schować po prostu coś do lodówki. Bo powiem wam szczerze, niby pisze mikrofal, tutaj przeczytam później dokładnie, ale do... No też pisze, że można podgrzać w mikrofalówce. Wiecie co? Ja bym do mikro tego nie włożyła. Trochę się boję, bo to pachnie mi plastikiem. A wiadomo, temperatura, plastik, to bywa różnie. Zapewne nie, ale tak. Z pierwszej rzeczy byłam niezadowolona. Już to podejrzewałam, jak widziałam piknik ten. Z tych jestem zadowolona. I to jest jedna rzecz, o której mówiłam na początku, że to jest jedna z dwóch rzeczy, które wiem, że będą, no to są osobne dwie, czyli mamy trzy, która mi się mało przyda. Czemu? Bo już dostałam dwa lunchboxy tego typu. Jeden oddałam córce znajomej, a jeden sobie zostawiłam, bo stwierdziłam, kiedy się przyda, gdzieś pojadę, coś ten, czy jak auto będę jechała, to wiadomo, zawsze się przyda, nie? Więc ten nie wiem, czy niestety schowam gdzieś, jak będę miała własne mieszkanie, bo to się przyda do lodówki, albo sprezentuję mojej mamie, chociaż my mamy już jedno takie pudełko, mówię, mamo, używaj go, włóż tam cokolwiek do tej lodówki. Nie Boże. Dobrze. No to ten, co mamy kolejną rzecz? Kubek. Kochani, mamy kubek z Totoro, My Neighbor Totoro. Powiem wam, nie będę go wyciągać, ale wam go pokażę, mam nadzieję, że chwyci. Trochę światło teraz pada, tak. Kupię, no teraz wyszło słońce, oczywiście, cały dzień nie ma słońca. Jest to plastikowy kubek Totoro Floral Mug. Tu pisze, że jest specjalnie wykonany w Japonii kubek specjalną techniką, antybakteryjną technologią i można podgrzewać od 140 do 284 stopni. Czyli pewnie, że mogę sobie tutaj coś wziąć. Mogę to i do mikrofalówki mogę to ustawić, albo po prostu do zmywarki. Ja wam powiem tak, jeśli chodzi o kubek, to ciężko mi powiedzieć, czy on mi się przyda, czy nie. Ze względu na to, że tak, w Doki Doki dostałam rok temu taki właśnie plastikowy, fajny, różowy, przeźroczysty kubek, którego używam, ale zostawiłam go z myślą, że pojadę gdzieś na wakacje, czy gdzieś, to wiecie co, włożę to. Będę miała kubek, żeby się rano napić, czy w nocy czegoś do picia. I bez obawy, że mi się stłucze podczas drogi. Jak kiedyś jeździłam z rodzicami do Chorwacji, to właśnie wtedy bałam się o moje kubki, brałam najbrzydszy, najgorszy, bo no nie wiesz, czy nie pójdzie ci, czy tam ci się nie zniszczy, czy podczas podróży. Więc myślę, że się przyda, ale jeszcze w 100% nie wiem, czy dam komuś, czy dam po prostu na giveawaya, który, jak mówiłam, kiedyś będzie. Dobra, to już mamy cztery rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest tylko pięć rzeczy. Piąta rzecz to jest Chibli Hot and Cold Lunchbag. To jest kolejna rzecz, o której mówiłam. Czemu mi się to mało przyda? Dwa lata temu mniej więcej zamówiłam Mystery Box anime z USA. Tam była bardzo fajna firma. Ona się potem podupadła, teraz się znowu rozrosła. Niestety do Polski tego z anime nie przesyłają, ale tam powstały inne boksy, które będę kiedyś planowała zamówić na pewno. I zamówiłam wtedy boks, miał temat Sao. Najnowszy film z Fate. Nie pamiętam teraz, który, bo wiem, że wyszły trzy filmy i to był chyba pierwszy albo drugi. Jeszcze coś tam było. Fakt, że czekałam 3 miesiące na ten boks. To właśnie dostałam tam Sao, torbę właśnie na zimne jedzenie, żeby trzymać zimno czy ciepło trzymać. Też taka lunchbox, jeszcze na ramię takie zawieszkę miała, więc bardzo fajna. Użyłam jej tylko raz, jak mięso przewoziłam do babci. No po prostu nie miałam okazji potem tego użyć. Więc mam. A teraz widzę, że dostaję drugą. No, wydaje mi się, że ta mi się o wiele bardziej podoba. A czekajcie chwilę.
i dupło. Okej. Wiecie co, zanim ja wam to pokażę, to ja to tworzę. No nawet jakbym komuś to dawała, to bym musiała ubrać to w coś innego, bo się przykleiło. Ja pociągnęłam i rozdałam. Dobra, kochani, to jest na pewno lunchboxik. Moi mili, proszę bardzo. Tak wygląda. No powiem wam tak. Gdyby nie to, że to je trzyma zimno, to może do czegoś innego, bo no patrzcie, fajne, nie? Z upytem. Niestety jest to lunchbox. Zaraz zobaczymy, jak w środku wygląda. Ale podejrzewam, że będzie miał jakąś specjalną. O, właśnie. Dokładnie. Ty, jak ja to tworzę, to to lepiej wygląda. Ty, jeszcze mam tutaj taki mały schowek. No teraz to się zrobiła duża, fajna. Ale moja sało jest no dwa razy większa. A nawet nie wiem, czy ja jej używałam. Kurczę, chyba nie. Chyba jej nie użyłam. Sało jest dwa razy większa. Czekajcie, zobaczmy jeszcze, jaki miałam tutaj wybór. Trzy. Dostałam tą, jeszcze była biało-czarna z kwiatami i z kiki, tym koteczkiem. I druga była szaro-różowa też z kotkiem. No dostałam najgorszą. Ale nie ma co. Nie ma co narzekać, powiem wam szczerze mówiąc. No i tak piękne rzeczy dostajemy. Powiem wam, że miała ciężki wybór, bo jedną na pewno będę planowała oddać, bądź na przyszły, daleki giveaway. Więc myślę, że którąś na pewno będzie można zdobyć. Zobaczymy wszystko. Ale wydaje mi się, że chyba całą bym oddała. Wiecie, niby jest ten, ale nie używana. O ile ją znajdę, bo powiem wam szczerze, że nie mam tutaj za dużo szaf. Mam jedną szafę, w której może to być, ale gdzie to może być, tego nie wiem. Jak oceniam majowy box? Stwierdzam, że bardzo fajny, chociaż parę rzeczy takich mniej przydatnych. Ja wolę, wiecie, tam coś do pokoju, jakieś pluszaki, jakieś kawaii, coś ten. A takie to... No ja nie chodzę na pikniki, jak mam być szczera, ale większość rzeczy się przyda, więc myślę, że box zaliczam do bardzo udany. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, minę widzian i do następnego filmiku. Trzymajcie się. Hej, yo!